Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak w łatwy i prosty sposób można doposażyć swoje stare radio w moduł Bluetooth. Postanowiłem nagrać ten film z uwagi na to, że zainwestowaliśmy w tego typu moduł w kwotę 45 zł. Na początku podchodziliśmy sceptycznie do tego tematu z uwagi na to, że ta kwota nie jest jakąś kwotą wygórowaną. No i obawialiśmy się tego, że ten moduł po prostu będzie sprawiał nam więcej kłopotów niż pożytku. Do tej pory wszystkie osoby, które stosowały zazwyczaj transmitery UKF, one powodowały właśnie bardzo dużo szumów, nieprawidłowości i osoby, które korzystały z tych transmitterów, no niestety, ale nie były zadowolone. Jak widzicie przed Wami radyjko Sony X-Plot, jest to radyjko z wyższej półki, aczkolwiek już troszeczkę wiekowe. My pozostajemy przy tym radyjku z uwagi na to, że dajemy mu duży plus za to, że ma innowacyjny wygląd, wyróżnia się spośród wielu radyjek na rynku. Dodatkowo fajnym bajerem jest to, że poprzez naciśnięcie jednego guzika nasz panel dolny wysuwa się do przodu, a górny zsuwa się na dół i możemy tutaj w to miejsce włożyć płytę CD. Poprzez naciśnięcie znowu z powrotem tego samego guzika nasz panel się zamyka i mamy wszystko w ładnym, eleganckim ukryciu. Tak jak wspomniałem wcześniej, to radyjko jest bardzo dobrze wyposażone we wszystkie możliwe złącza. Zaraz Wam to pokażę z tyłu, jak to wygląda. No ale niestety z uwagi na wiek pozostała nam tylko i wyłącznie możliwość korzystania z tak zwanego CD w postaci MP3 i plików WMA. Oczywiście wszystkim osobom, które planują montaż car audio we swoim samochodzie i mają jakoś zbytnio dużego budżetu, zachęcam do obserwowania, do śledzenia na giełdach, aukcjach starego sprzętu, sprzętów właśnie takich wiekowych, które powiedzmy jeszcze 5-10 lat do tyłu były bardzo z wysokiej półki sprzętami, bardzo drogimi sprzętami, a dzisiaj o nich już wszyscy zapomnieli z uwagi na to, że nie mamy tak zwanego wejścia USB na pendrive'a, co nie do końca jest najlepszym rozwiązaniem, najciekawszym. No ok, teraz przechodzimy do tylnej ściany naszego radyjka, pokażę Wam, jak ono wygląda. Co niektórzy będą bardzo zdziwieni z uwagi na to, że nie zobaczą tego w swoich sprzętach. Spójrzcie, jak to wygląda. Mamy tutaj wyjścia pod wzmacniacz. Wyjścia pod wzmacniacz 3-inch jest to front, wyjście pod wzmacniacz 3-inch jest to tył. To jest wykorzystywane w momencie, kiedy byście na przykład mieli końcówkę mocy czterokanałową i nie chcieli wypuszczać sygnału audio ze wzmacniacza waszego radyjka, tylko poprzez właśnie wzmacniacz dedykowany, ewentualnie jakiś dodatkowy zamontowany w samochodzie. W naszym przypadku oczywiście mamy taki wzmacniacz zamontowany, ale to radyjko dodatkowo pozwala nam jeszcze, jak widzicie tutaj, poprzez te przewody wysyłać sygnał audio do subwoofera w takim celu, że możemy tym subwooferem oddzielnie poprzez radyjko sterować i dobierać odpowiednie proporcje. Jest to bardzo fajny bajer, ponieważ pozwala nam na indywidualne dostrajanie naszego radyjka ilości basu, które chcielibyśmy tak naprawdę odsłuchać, czego często brakuje wielu nowoczesnym radyjkom. Ale przejdźmy do tematu naszego modemu Bluetooth. Tak on wygląda, jak widzicie. Nic specjalnego, kawałek plastiku. Ma on dwa przewody, akurat w tym przypadku są to przewody na tak zwanym cinchu. Niektóre osoby, które nie mają w swoich radyjkach gniazd cinch wejściowych, mogą mieć te gniazda na przykład w formie małego jacka, tak jak tutaj w tym przypadku. No należy to sprawdzić po prostu wcześniej przed zakupem takiego modemu, należy to sprawdzić przed zakupem, z jakimi wejściami dysponuje Wasze radio, no i dokonać odpowiedniego zakupu. Samo podłączenie jest bardzo banalne i proste. Jak widzicie, kabel plusowy to jest kabel czerwony. Podłączyliśmy go akurat do sterowania radyjka. Tu mamy specjalne wyjście, którym sterujemy naszą końcówkę mocy. Poprzez to wyjście, w momencie kiedy włączamy nasze radio, automatycznie nasza końcówka mocy jest uruchamiana w bagażniku, dostaje ona po prostu zasilania i tym samym jest gotowa do pracy. W tym samym momencie mamy tak samo zasilanie puszczone na nasz moduł, który jest automatycznie zasilany, no i jest praktycznie też gotowy do użytku. Masę akurat w naszym przypadku podłączyłem sobie tutaj po prostu pod tą blaszką, wkładając przewód, dokręcając. Może nie jest to jakieś super, bardzo fajne, profesjonalne rozwiązanie, ponieważ moglibyśmy się wpiąć na przykład do tego kabla tutaj czarnego, ale celowo musielibyśmy go w jakiś sposób ingerować w niego. Także
Jak widzicie, samo podłączenie tego modemu jest bardzo łatwe, proste. On zostaje za radyjkiem, wewnątrz w komorze, pod konsolą, nie widzimy tego, a bez najmniejszego problemu możemy się komunikować, połączyć naszym telefonem, bez znaczenia z jakim on jest oprogramowaniem, czy to jest iOS, czy też Android, bez problemu łączy się z waszym radyjkiem i możemy spokojnie przesyłać muzykę na przykład z jakiegokolwiek źródła, czy też wewnętrznego w telefonie, czy też z jakiegokolwiek kanału muzycznego do waszego samochodu i korzystać z tego. Robiliśmy też testy na zewnątrz, na odnośnie odległości. Spokojnie z kilku metrów, 6, powiedzmy 7 metrów, możemy dalej wysyłać muzykę poprzez telefon do waszego samochodu, zmieniać ją i w pewien sposób też nawet zgłaśniać i ściszać poprzez to, że poprzez sam telefon. Także ja z czystym sumieniem mogę wam polecić tego typu modem. Znajdziecie go prawdopodobnie spokojnie na aukcjach internetowych. Jak widzicie, tak wygląda. Nie jest wyposażony on w dodatkowe bajery typu rozmowy przez telefon i tak dalej. Nie łudźcie się, że jak dołożycie 20-30 zł, to będziecie mieli profesjonalny system głośno mówiący. Ja bym w tym kierunku raczej nie podążał. Pozostałbym przy czymś prostym, łatwym rozwiązaniu, a które przynajmniej w jednej kwestii się sprawdzi, to znaczy w kwestii przesyłania muzyki. To jak widzicie, nasz modem jest wyposażony w diodę. W momencie, kiedy mamy wszystko aktywne, wszystko nam funkcjonuje prawidłowo, ta dioda mruga kolorem niebieskim, charakterystycznym dla układu Bluetooth. Także jest to dla was informacja, że Bluetooth jest, że ten modem jest prawidłowo podłączony i będzie działał poprawnie. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, wystarczy w naszym przypadku wyjąć sam panel i moduł Bluetooth jest już rozłączony. Także nie musicie myśleć tutaj o tym, czy ten modem nie będzie pobierał dodatkowego prądu i tak dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, zasilanie puściłem sobie tutaj z radyjka. Jest to zasilanie, które steruje końcówką mocy w naszym samochodzie i jest to najlepsze rozwiązanie. Mogą się pojawić problemy z podłączeniem tego typu urządzeń, jeżeli będziecie je podłączali bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Często jest tak, że tego typu urządzenia powodują i generują szumy. Zazwyczaj dzieje się tak, jeżeli te urządzenia są zasilane bezpośrednio gdzieś z instalacji. Dlatego nie proponuję podłączać tego typu urządzeń bezpośrednio do instalacji elektrycznej z uwagi na to, że te szumy mogą się gdzieś pojawić, no i nie będziecie zadowoleni. Zawsze pamiętajcie, korzystajcie z takich możliwości, jakie wam daje radio, to znaczy ten prąd wyjściowy, który tutaj jest, który steruje w naszym przypadku końcówką mocy, można wykorzystać, a jeżeli nie, no to po prostu musicie kombinować to poprzez jakiekolwiek filtry, żeby tych szumów nie było. Nie zawsze tak się zdarza, że w każdym przypadku te szumy się pojawiają, ale ja montując już któryś moduł tak naprawdę z kolei do różnych firm, zauważyłem, że często i gęsto są tendencje do tego, że te szumy się pojawiają. Dlatego proponuję wam podłączanie, zasilanie tego typu modułów bezpośrednio z radyjka. Ja z mojej strony mogę wam polecić ten moduł Bluetooth. Jest to na pewno bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie za niewielkie pieniądze. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania mojego kanału. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, cześć.